Uniwersytet zatroszczy się o nasze portfele i środowisko. Słyszymy zapewnienia zarówno władz miasta, jak i regionu, że mówiąc brutalnie, wchodzą w to. O służbie zdrowia w Kargowej. Okazuje się, że komercjalizacja sprowadziła nas na manowce. Lubuszanie w statystykach. W przeliczeniu na 1000 osób notujemy największą ilość rozwodów. Agnieszka Hałas, dzień dobry. Zaczynamy Kronikę Lubuską. Uniwersytet Zielonogórski zatroszczy się o nasze portfele i środowisko. W parku naukowo-technologicznym ma powstać inteligentne miasteczko. Pod nazwą kryje się zbudowana od podstaw część infrastruktury miejskiej, która w całości będzie zarządzana przez inteligentny system. Miasteczko samo zadba o oszczędzanie energii i wprowadzi ograniczenia emisji spalin. To koncepcja. Na realizację potrzeba kilku lat. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierunek Architektura i Urbanistyka. Przyszłość. Projektowanie pewnych czy urządzeń, czy budynków. Ci studenci już pokazali, że projekty związane z inteligentnymi budynkami, które oszczędzają energię i wspierają ekologię, nie mają przed nimi tajemnic. Stąd ta nagroda. Za osiągnięcia w jakiej dziedzinie? Za wprowadzenie do architektury idei architektury zeroenergetycznej. Studentów odwiedził dziś podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacek Guliński. Po pierwsze, nie jestem jakiś minister, nie z Warszawy. Wizyta Gulińskiego na uniwersytecie była przystawką do dania głównego, bo w centrum zainteresowań ministra park naukowo-technologiczny. Dydaktyka tutaj? Nie wolno. Nie. Tylko trzeci stopień. Na to miejsce stawiają lubuscy samorządowcy i przedsiębiorcy. Nowoczesne zaplecze laboratoryjne, wyspecjalizowana kadra i sprzęt z najwyższej półki. W każdym z tych trzech budynków prowadzone będą badania w różnych dziedzinach nauki. Zaczynając od medycyny, przez informatykę, po budownictwo zróżnicowane energetycznie. Ta ostatnia dziedzina to nowa szansa na rozwój uczelni, a w perspektywie miasta i regionu. Słyszymy zapewnienia zarówno władz miasta, jak i regionu, że mówiąc brutalnie, wchodzą w to. To oczywiście wymagania finansowe trudno w tej chwili ocenić, jakie są. Uczelnia szykuje się do ambitnego projektu. Na terenie parku naukowego powstanie inteligentne miasteczko. Pod tą nazwą kryje się fragment infrastruktury miejskiej, która w całości będzie zarządzana przez jeden inteligentny system. Dzisiaj nie kształci się już tylko teoretycznie i również założenia Unii Europejskiej, polityki rozwoju wymagają połączenia z praktyką. Inteligentne budynki, co udowodnili już studenci UZ-u, są w stanie same określić odpowiednią ilość energii, którą muszą wykorzystać do ogrzania i oświetlenia pomieszczeń. Osiedle kilkunastu domów, które właśnie mają to zadanie, a my jako uczeni mamy badanie to badać, czy tak rzeczywiście jest, żeby maksymalnie oszczędzać energię, żeby te budynki były najbliżej pojęcia tych zeroemisyjnych. Uniwersytet na razie przygotowuje się do wprowadzenia tego systemu. Wizyta ministra i zaangażowanie władz regionu i miasta świadczą o tym, że ten wydawać by się mogło projekt science fiction ruszy na przestrzeni najbliższych 2 lat. Minęło 15 lat od wprowadzenia reformy służby zdrowia przez rząd Jerzego Buzka. Dziś podczas sympozjum problemowo-eksperckiego były minister zdrowia dr Marek Balicki mówił o błędach systemu z 1999 roku, który od tamtej pory, poza utworzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia, nie uległ większym zmianom i prowadzi służbę zdrowia do upadku. O tym, jak poprawić sytuację w polskich szpitalach i przychodniach, dyskutowano w Kargowej. Samo się nic nie robi, same do tego przychodzą kłopoty. Przedstawiciele lubuskich ośrodków zdrowia oraz grono ekspertów z doktorem Markiem Balickim na czele podjęło dyskusję na temat kreowania opieki zdrowotnej w Polsce i wyzwań, jakie się z tym wiążą. Generalnie chodzi o to, żeby wszyscy byli zgodni, wiedzieli jak, co naprawiać, w jakiej kolejności i to będzie wtedy rzetelne dla wszystkich stron. To, co jest charakterystyczne dla każdego odpowiedzialnego państwa obywatelskiego. Pierwsze w kolejności pojawiły się problemy małych samorządów.
samorządów, które mają ograniczony dostęp do specjalistów. Jednym z nich jest właśnie Kargowa. Mówimy o poważnych sprawach, jak sprawy rakowe, gdzie kolejki są nieraz półroczne, co ci ludzie mają w takiej sytuacji robić, ale także po takie codzienny kontakt ze służbą zdrowia, jak chociażby dostęp do ginekologa w takich małych miasteczkach poprzez taki sposób finansowania służby zdrowia, jak jest dzisiaj, on prawie nie funkcjonuje, nie istnieje. Sytuację diagnozował dr Marek Belicki. Były minister zdrowia zaznaczył, że od momentu wcielenia reformy w życie została ona poddana tylko niewielkim korektom, a zmianą było jedynie utworzenie Narodowego Funduszu Zdrowia. Rady z 1999 roku trwają do dziś. Wniosek, jaki z tego wynika, dość prywatyzacji, dość komercjalizacji. Na to nas nie stać. Jesteśmy zbyt biednym państwem, żeby przy takich mechanizmach zapewnić ludziom dostęp do usług w takim zakresie, w jakim potrzebują. Oto może być zdecydowanie trudno, bo wykresy jednoznacznie wskazują na skąpstwo Polaków. W Europie na leczenie przeznacza się średnio ze środków publicznych 6,5% produktu krajowego brutto, w Polsce tylko 5%. Okazuje się, że komercjalizacja sprowadziła nas na manowce. Mamy coraz więcej usług, mamy coraz więcej przyjęć do szpitali, więcej niż średnio w Europie. Jednocześnie mamy coraz dłuższe kolejki i coraz trudniejszy dostęp do tych dziedzin, które są źle finansowane. Co dalej z polską służbą zdrowia? Kiedy znikną kolejki do specjalistów, których ciągle jest za mało? Na te pytania odpowiedzi szuka obecny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, nieobecny dziś w Kargowej. Zostajemy w Kargowej, gdzie samorząd stara się o dofinansowanie na rewitalizację miejskiej starówki. Jej serce, czyli ratusz, jest już po renowacji. Władze miasta chcą teraz zadbać o jego otoczenie i wnętrze. O planach rewitalizacji starówki burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski. Po ostatnim etapie oceny wczoraj zarząd województwa ogłosił listę rankingową. To już trzeci etap oceny. Jesteśmy na tej liście Kargowa wśród innych 8 wniosków. Natomiast dofinansowanie w tej chwili wystarcza dla pierwszej pozycji, czyli dla miasta Zielonej Góry. No ale istnieje szansa, że się przesuną pieniądze z innych priorytetów. Czekamy na te decyzje. Jeżeli tak się stanie, to najważniejsze miejsce w Kargowej, czyli rynek i jego otoczenie, będzie zrewitalizowane. Jeszcze będzie, mam nadzieję, ładniejszą wizytówką niż Kargowej niż dotychczas. Ratusz został swego czasu wyremontowany, ale wewnętrzne pomieszczenia wymagają dalszych prac. Niektóre pamiętają jeszcze lata 60., 70. No i otoczenie całego rynku, czyli i płyty chodnikowe, i właśnie chodniki, i oświetlenia, i kosze na śmieci, i ławki, i fontanna ma się pojawić, i uporządkowane nasadzenia. Także no, cała ta architektura urbanistyczna wokół ratuszy. W Lubuskiem rodzi się najwięcej nieślubnych dzieci, a Lubuszanie lubią narzekać. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze po raz pierwszy otworzył drzwi. Zwiedzający mieli okazję pogrzebać w archiwach i przewertować roczniki, a uczniowie klas o profilu ekonomicznym podciągnąć się w statystyce. Do słupków, wykresów i cyferek jak do jeża. Tymczasem to właśnie za nimi kryje się prawdziwe życie. Oto czy dana osoba ma pracę? Jeżeli ona odpowiada, że ma pracę, to zaliczamy się do grupy pracujących. Zielonogórski Urząd Statystyczny po raz pierwszy po 52 latach otworzył dziś drzwi, by ujawnić swoje wyniki badań. Dla mnie, jako dla przyszłego ekonomisty, będzie to na pewno źródło ważnych informacji, więc dowiedziałam się dzisiaj na przykład, jak korzystać z danych statystycznych. Z danych na co dzień korzystają przedsiębiorstwa, firmy i uczelnie. Urzędnicy namawiają, żeby brać udział w badaniach, bo pośrednio ich wyniki mogą przełożyć się na poprawę naszego życia. Te dane wykorzystuje przecież administracja publiczna, wykorzystują jednostki samorządu terytorialnego przy opracowywaniu różnorakiego rodzaju strategii rozwoju województwa. Strategia Lubuszanom potrzebna, i to w kilku sferach życia. Na tle kraju mamy wysoką stopę bezrobocia, niskie zarobki, a na dodatek, mimo przyjaznego leśnego otoczenia, nie najlepiej u nas ze zdrowiem. Z rejestrów administracyjnych szpitali wynika tutaj, że duża liczba, załóżmy, umierających na nowotwory, na choroby związane z krążeniem,
bardziej niż na przykład Ślązacy. Słabo radzimy sobie również w małżeństwie. Województwo lubuskie jest też województwem, gdzie w przeliczeniu na 1000 osób notujemy największą ilość rozwodów. I jak tu nie narzekać, skoro szwankuje i zdrowie, i miłość, lubuszanom mogą zrzednąć miny. Są pesymistami, są dobrze wyposażeni, jeżeli chodzi o wyposażenie gospodarstw domowych, z badań wynika. I stosunkowo duża liczba komputerów na rodzinę, samochodów, takiej elektroniki domowej. Natomiast trochę narzekamy. Kto statystycznie ciągnie nas w dół, nie wyda się nigdy, bo wszystkie dane chroni tajemnica statystyczna. Shortwaves Grand Prix 2014 to 7 najlepszych polskich filmów krótkometrażowych wybranych spośród niemal 280 zgłoszonych tytułów. Każdy z nich bezwzględnie spełnia najważniejsze kryterium selekcjonerów – jakość artystyczną. Każdy z nich to także historia opowiedziana w inny sposób przy użyciu różnych środków wyrazu. Wszystkie do obejrzenia dziś wieczorem w zielonogórskim BWA. Film fabularny, teledysk, animacja, dokument i film eksperymentalny. Festiwal filmów krótkometrażowych Shortwaves Grand Prix 2014 to gwarancja różnorodności gatunkowej i stylistycznej. Spośród 280 nadesłanych filmów jurorzy wybrali 7. Dwugodzinny pokaz może być takim różnorodnym, myślę, że dla każdego interesującym przeglądem tego, co w polskim kinie krótkim najciekawsze. Organizatorzy festiwalu otrzymali świeży, zaskakujący obraz polskiego krótkiego kina i ruszyli z nim w świat. Dziś filmy pokaże zielonogórskie BWA. Trzeba mu będzie obciąć język. Przegląd ma charakter konkursowy, zwycięstwo zależy od gustów widzów. A tych pokazów konkursowych w całej Polsce i w kilku miejscach również w Europie jest mnóstwo, więc wyjdzie z tego, mamy nadzieję, taki obraz obiektywny. Przegląd filmów krótkometrażowych w BWA dziś o 18:00. I to już wszystko w tym wydaniu Kroniki. Za chwilę tradycyjnie pogoda, sport i powiększenie. Dziś Łukasz Chybiński w rozmowie z radnym Kamilem Kawickim. A ja Państwu życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.